to na tym się skupić. Poza tym o skupieniu chcę dzisiaj mówić. O skupieniu na tym, co mówi. Już od dzisiejszego dnia będziemy zaczynać nauczania na temat słyszenia, na temat zbierania informacji proroczych. Pierwszą, jakby podstawową rzeczą, jeżeli chodzi o skupienie, to jest kwestia wyciszenia się. Idź tam, powiedz tam, żeby nie gadali. Wiesz, już, niech, albo zamknij te drzwi. Nie zamknij te drzwi, to będzie lepiej. A bo już dobrze, już proszę. Najważniejsza rzecz dla osoby proroczej to umiejętność wyciszenia się. Osoba prorocza musi się umieć wyciszyć. Osoba prorocza, jeżeli nie będzie wyciszona, to ona nie ma szans na prawidłowy odbiór. Własny umysł ją zdominuje. Osoby prorocze to osoby głębokie. Ta głębia ich zaleje, jeśli jej nie stonizują. Osoby prorocze mają z tym problemy, wiele osób prorocznych ma z tym problem, ponieważ w pewnym sensie są, tak wiele się dzieje w nich, tak wiele się dzieje, że fajnie, bo to są też ciekawe rzeczy, zobaczcie. Nic się nie stało, nic. Chodzi o rozproszenie. Chodzi o rozproszenie. Bo diabeł zrobi wszystko, żeby cię rozproszyć. Pamiętaj. Do końca życia będzie chciał cię rozproszyć. No. Dlaczego? Jest napisane, że on przychodzi, aby kraść, zaczyna cię wytracać. On rozprasza. On nie zbiera, on rozprasza. Każde rozproszenie pochodzi od diabła. Każde. Duchowe, psychiczne, fizyczne. Człowiek Boży, w ogóle, już teraz nie poruszam o tym prorocze, ale człowiek Boży to jest człowiek o stałym, spokojnym umyśle. A więc wyciszenie. Osoba prorocza to osoba mająca rozwinięte życie modlitewne i osoba umiejąca się wyciszać. Planujące wyciszenie. To jest bardzo ważna sprawa. Bo co to jest skupienie? To jest proces myślowy polegający na błyskawicznym zogniskowaniu świadomości na określonym poziomie. Błyskawiczne zogniskowanie świadomości. Osoba prorocza ma być jak piorun. Ona musi błyskawicznie ogniskować swoją świadomość na bodźcu. A bodźców są tryliardy wokół. O tym mówiłem ostatnio. Duchowe, psychiczne, fizyczne, materialne i niematerialne bodźce. Gdybyśmy mogli widzieć w duchu, to byśmy widzieli deszcz bodźców. Deszcz bodźców. I teraz skupienie jest mega istotną rzeczą w życiu osoby proroczej. Osoba prorocza to osoba skupiona, umiejąca wyłuskiwać z tych tryliardów bodźców, tak, szeregi informacji. To jest osoba prorocza. Ona je tam dostrzega. Rozumiesz? Wczoraj słuchałem Mozarta. Bo ja lubię Mozarta. Na przykład. No, nie słuchaliście, to posłuchajcie. Mozart jest ciekawy. Moim zdaniem. I lubię słuchać Mozarta w takim wydaniu. Jest taki pianista i on gra. I komputer pokazuje, jak wcześniej idą w ogóle dźwięki. Te dźwięki są rozrysowane. Dłuższe, grubsze, krótsze, takie. I on tak uderza palcami.
Tak jak te, jakby całe na przykład te sonaty Mozarta, one są rozpisane przez komputer na takie małe prostokąciki, kwadraciki, gdzie się przyciska te klawisze. I to jest w ogóle niesamowicie fajnie wszystko zrobione. Taki problem jest. Ja tak wczoraj sobie siedzę i mówię, Boże, jaka musi być orientacja w ogóle tego pianisty. Jak on musi w ogóle być zorganizowany wewnętrznie, jaka musi być jego uwaga, koncentracja, skupienie na tym w ogóle, co on tutaj widzi. Jego nic nie może rozproszyć. I wychodzi piękna muzyka. Piękna muzyka wychodzi. Jeśli się pozbiera do kupy odpowiednie bodźce. Tak? Dlatego skupienie, czyli widzimy proces myślowy, czyli jest to coś, co się dzieje w naszych myślach. Osoba prorocza, tak? Ona rejestruje rzeczy w myślach. Ponieważ jak każdy człowiek, każdemu człowiekowi zbawionemu, duch, tak? Duch jest, działa jako odbiornik, a rzeczy bożych, rzeczy duchowych. Natomiast to wszystko jest przetwarzane przez umysł. Dlatego tak dużo mówiliśmy do tej pory o zdrowiu emocjonalnym w ogóle ludzi proroczych, o tym, żeby duszę poskładać do kupy. I teraz jesteśmy już w miejscu, gdzie musimy rozumieć, że osoba prorocza to osoba skupiona. Ma skupione myśli. To człowiek skupiony, nierozproszony. Twoim wrogiem jest chaos, zamęt, zamieszanie fizyczne, psychiczne, każde. Wiecie, że na spotkaniach wcześniejszych, jak jeszcze były wcześniejsze spotkania Benny Hinna, kiedy Benny Hinn naprawdę robił robotę ewangelizacyjną dużą, to wyobraźcie sobie, na sali było powiedzmy kilka tysięcy ludzi na jakimś gdzieś tam stadionie, czy jakiejś sali i w ogóle on na przykład głosił, na przykład ludzie chodzili. Gdzieś tam ktoś wychodził, czy coś. On potrafił na przykład na konferencji powiedzieć, że w ogóle nie będę głosił do was, jak nie będziecie siedzieć. Mówi, usiądźcie. Tu jest Duch Święty. Gdzie wy wychodzicie? Gdzie ty chodzisz? Zostań tu. Albo usiądziecie, albo nie głoszę. I on czekał. Aż ludzie posiadają i się uspokoją. Bo on rozumiał, o co chodzi. Kiedyś w więzieniu mi kolega świeżo go przyprowadziłem do Jezusa, przyniósł ślimaka i mówi do mnie, Duch Święty jest jak ślimak. Ja mówię, na pewno nie. Próbowałem go pouczyć. Ja mówię, no nie jak ślimak. Ale on do mnie powiedział, wiesz jak ślimak, ja mam nawrócony 3 dni chyba, czy 2. Zobacz, mówi. Ten ślimak wystawił w ogóle różkę kudotną, palcem się schował. Mówi, taki jest Duch Święty. Do mnie Bóg to mówił przez tego dwudniowego w ogóle oseska swojego, którego sam do niego przyprowadził. Stałem więc płakana na spacerze, mówię, okej. Okay. Nie myślcie sobie, bo to jest herezja. Jak Bóg ma mi coś do powiedzenia, to mi powie. Figa z maciek. To jest bzdura. Religia i myślenie życzeniowe. Rozumiesz? To nieprawda. Słowo Boże mówi, gdy wchodzisz do domu Bożego, nastaw się na co? Na słuchanie. Twoja robota. Ty masz usłyszeć, a nie on ma głośniej mówić. To jest on właśnie. Jak się pomylisz w tym, to religię zbudujesz. I naprorokujesz rzeczy, które w ogóle są wymysłem twojego umysłu, proszę ciebie, albo różnymi zewkami demonicznymi. Nie dojrzysz prawidłowo. Nie spojrzysz w określone miejsce wszechrzeczy. Rozumiesz, o co tu chodzi? Nie w to miejsce spojrzysz. Wiecie, do czego na przykład chaos doprowadza osobę proroczą? Że ona zagląda w duchową rzeczywistość, ale nie w to miejsce. Ona mówi, wzięłam z ducha. Ja mówię, ale skąd? Jest wielka różnica kogoś pocałować w usta, a w dupę. Zgadza się? A pocałunek jest pocałunek. Ale różnica diametralna.
Duchowa rzeczywistość to jest potężna przestrzeń. Jest tam i jest tam na przykład. Jeżeli człowiek jest zadłużony poprzez na przykład brak koncentracji, skupienia, to on zamiast stamtąd do adekwatnej sytuacji, która jest teraz, będzie próbował to ściągnąć stamtąd i on ściągnie tylko co? Albo ile usłyszy. Prorocza osoba ma błyskawicznie się skupiać. W ogóle musicie się modlić już o takie rzeczy. Zaczynacie już czas, że musicie się o to modlić. Powiedz, Boże, ja chcę się błyskawicznie skupiać na wszelkiego rodzaju impulsach Twoich Duchu Świętym. Na wszelkich przejawach każdej dziedziny, którą Ty mi chcesz pokazać. Mówię, że się naucz mnie Duchu Święty, bo Ty powiedziałeś, że wszystkiego mnie nauczysz. To naucz mnie skupiać się. Natychmiastowo reagować na bodźce. A nie, proszę Ciebie, jutro. Nie ma jutro. I to na określone bodźce, Panie Boże. Naucz mnie wycinać w Duchu Święty rzeczy, które są zbędne. Naucz mnie, Duchu Święty. Jakie są formy skupienia? 5 podstawowych form skupienia dla osoby proroczej. Po pierwsze, zachwyt. Pierwszy impuls. Pierwszy jakby czynnik impulsu. Zachwyt. Jesteś zachwycony. Powstaje w tobie zachwyt. Po drugie, przerażenie. Osoba prorocza może być przerażona. Tak przerażona, że będziesz czuł, że ci drży każdy nerw ze strachu. A w środku będziesz miał spokój. Będziesz drżał. Może się wydaje w ogóle, co ty... Ja mówię, ja wiem, co ja dokładnie mówię. Dokładnie. Bo przerażenie tak działa. Ja wiem, czym jest przerażenie. Przerażenie to nie są lęki. Lęki się mieszczą tu. A przerażenie powstaje w tym momencie, kiedy zderzamy się z czymś, tak, co przerasta nasze możliwości reakcji. Miałem na przykład taki sen lata temu. I widziałem diabła. I on się o mnie zabić. To było bardzo silne, bo on chciał mi przebić serce, nożem takim. Ja się obudziłem i miałem okropny ból w serce, byłem przerażony w ogóle tą całą sytuacją. Ja miałem w środku pokój, natychmiast wziąłem autorytet nad demoniczną siłą i to odeszło, bo to się tak robi. Natomiast byłem przerażony. Ja rozumiem, czym jest forma przerażenia. Natomiast forma przerażenia jest też formą skupienia. Tak jak zawsze. Pewnymi rzeczami, podczas kiedy chodzimy w skupieniu, jesteśmy w stanie się zachwycić pewnymi impulsami, innymi przerazić. Rozumiecie? To jest bardzo ważna sprawa. Na przykład przeciętny anioł, który by się pojawił na przykład bez zmiany swojego wyglądu, tak, doprowadziłby do przerażenia człowieka. Aniołowie są przerażający. Aniołowie nie są ładni. Oni nie są podobni do nas. Wiecie? Bo Bóg nie stworzył aniołów na swój obraz i podobieństwo. Wiecie? Oni są dziwni. Kopyta, różne twarze, dziobę, ryje. A to są aniołowie. Przerażający. A więc zachwyt, dalej przerażenie, po trzecie koncentracja, czyli zośrodkowanie uwagi. Jest
masa różnych impulsów i koncentracja polega na tym, że ty wyłapujesz określone. Kiedy jesteś skupiony, to koncentracja działa automatycznie. To jest bardzo ważne. Po czwarte, kontemplacja, czyli poznawanie na podstawie przyglądania się czemuś w myślach. Przyjmuje się impuls i przygląda się mu w myślach. On jakby zostaje w sobie proroczy, ten impuls. Ja zaraz pokażę przykład. Zostaje w niej. I ty kontemplujesz. Chodzisz z tą myślą. Rozumiesz? Ona po prostu jest. Nic więcej nie robisz, tylko z nią chodzisz. Osoba prorocza chodzi z tą myślą. Nie próbuje wprowadzić w życie, rozwiązać, tylko z nią chodzi. Kontempluje tą myśl. Zachodzi tam reakcja uzdolnienia do czegoś, co się nazywa dalej analiza. Nie zawsze ona musi nastąpić, ale piątym elementem skupienia jest analiza. Czyli rozkład na czynniki wyodrębnione. Cechy, właściwości, składniki. A więc mamy zachwyt, przerażenie, koncentrację, kontemplację i analizę. Każda z tych form skupienia musi być przez was praktykowana i musicie ją zgłębić. Nie wolno wam się bać tego, że jesteście czymś zachwyceni do przedziwnych granic. Czymś bardzo zachwyceni. Dociera tu do ciebie, jesteś zachwycony. Zaczynasz w ogóle... Wow, jaka niesamowita sytuacja. Ta sytuacja jest po to, żebyś ją uznał za impuls Boży. Rozumiesz, o co chodzi? Musisz to odczytać. To się oczywiście musi składać ze wszystkimi elementami, o których mówiliśmy do tej pory. Twoim zdrowiem, prawdą, którą się uwalnia, prawda? To musi być obwarowane wiarą. Przerażenie. Dalej. Jesteś przerażony czymś, co zobaczyłeś. Przerażony czymś, co dostrzegłeś w drugim człowieku. Tak przerażony, że nie chcesz myśleć, że on może taką mieć duszę. Ale jesteś przerażony. Rozumiecie? Czasami naprawdę jestem przerażony tym, co jest w ludzkiej duszy. Po prostu. Koncentracja. Dalej. Czyli ta nauka, jakby, którą w ogóle to trzeba bardzo trenować. Która rzecz jest Boże na teraz dla mnie, na której mam się skupić, prawda? Ja koncentruję teraz, patrzę. To jest jak ściana z wieloma żarówkami, gdzie się pali jedna żarówka albo dwie. I musisz tam zwrócić uwagę swoją. Milion żarówek, reszta nie ma znaczenia. W ogóle nieważne. Ważna ta, która powoduje, że możesz się na niej skupić. Kontemplacja, czyli chodzenie, z jakąś myślą przyjąłeś coś, jakąś informację i chodzisz z nią i ona sobie w tobie żyje. Pozwalasz, aby żyła w tobie swoim życiem. Prorocza osoba stwarza środowisko życia dla tego impulsu, dla tej myśli. Czy jakiegoś oglądu. I analiza, czyli rozkładamy na czynniki. Pierwsze, wyodrębniamy cechy, właściwości, różne składniki tego. Przyglądamy się w ogóle zjawisku bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. Każdy jest inny, pamiętajcie. Jeden będzie z was bardziej propagował jedne formy, drugi inne formy. Rozumiecie? Taka osoba jak ja będzie zawsze, ta formuła prorocza, którą ja prezentuję, ona będzie zawsze na przykład bardzo patrzyła na analizę, bo ja jestem analityk. Ja jestem tak skonstruowany przez Boga. Rozumiecie? Ktoś inny może być na przykład artystą i dla niego dwie pierwsze, zachwyt i przerażenie, będą główne. Bo to jest osoba, która na przykład ma artystyczną duszę, ona jest takie, oczywiście inne też wchodzą w grę, jak najbardziej, natomiast te mogą mieć najczęściej na przykład. A najczęściej będzie umiała zareagować, prawda? Jakie mamy przestrzenie skupienia? Po pierwsze, to jest wewnętrzne przekonanie. Błagam was, żebyście zapamiętali to do końca. Wasze wewnętrzne przekonanie. Tak? W ogóle temat wewnętrznego przekonania to musi być wykuty na blachę i musicie w tym być najlepsi na świecie.
Wewnętrzne przekonanie to twój największy przyjaciel, główny głos Boga, główny czytnik wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wewnętrzne przekonanie. I znowu, tak, wracamy do wszystkiego, co było wcześniej. Zdrowa dusza, tak, zorientowanie na prawdę, chodzenie w wierze. Bo inaczej wewnętrzne przekonanie jest wykrzywione. Rozumiecie? Wykrzywione. A więc wewnętrzne przekonanie, po drugie, co widzisz i co słyszysz, czyli rzeczywistość, w której się znajdujesz. Patrzymy na to, co widzimy i co słyszymy. Jedna osoba rozmawia ze mną, mówi tak, jechałam tramwajem, usłyszałam w tramwaju. W tramwaju, w warszawskim tramwaju. Informację, która brzmi w ten sposób, że nastąpi opóźnienie pociągu. To co mówi, jakaś bzdura. Nie, no to co ja w ogóle, rozumiesz, coś mam. Jechała ta osoba pociągiem gdzieś później. Ta osoba jechała tym pociągiem, ten pociąg bardzo mocno się spóźnił. Dopiero ta osoba zastanawia się, co to jest? Ta osoba ze mną potem rozmawiała, mówi, co to było? Ja mówię, informacja prorocza. Ale to był tramwaj. No ja mówię, co z tego, że to był tramwaj. No ale to... Co ja miałem zrobić? I tutaj wchodzimy na następne rzeczy. To ja nie wiem, co mamy zrobić, bo zrobić to o tym będziemy mówić, co robić. Najpierw bardzo ważna rzecz, ja muszę być skupiony na tym. Skupiony. Ponieważ duchowa rzeczywistość, ona cały czas przenika nas i to wszystko się porusza. Ja wam pokażę, jak to naprawdę działa. Że wytwarzamy pewną atmosferę. Byłem z jedną osobą do restauracji. Rozmawiałem z nią w tej restauracji. Mówię, nauczę cię czegoś, pokażę ci coś. Dobrze. Mówię, będziemy teraz o czymś rozmawiać. I będziemy otrzymywać z sali, która tutaj jest, informacje od ludzi na ten temat, na który rozmawiamy. To się na mnie patrzy, mówi, co ty gadasz? Ja mówię, zaraz to zobaczysz. I zaczynamy, koło nas siedzi dwóch facetów przy stoliku, nie? Rozmawiamy. Ja mówię tak. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby wszystko było zawsze dobrze zaplanowane, prawidłowo ustawione i takie i takie rzucą, nie? Mówię, teraz teraz cicho. Przestaję mówić i dwóch facetów ze sobą rozmawia, jeden mówi do drugiego w ten sposób. Wysłałem ci ten transport krzesła na ciężarówce, ale jest tak ważne, żeby wszystko było dobrze ustawione, zorganizowane, a ta osoba w ogóle wiesz. Ja mówię, to jest duchowa rzeczywistość. Ona mówi. Dlatego jest napisane, wchodząc do domu Bożego, czyli chodząc w duchu, nastaw się na słuchanie. Bo wszystko mówi. Rozumiecie? Mówi. Bóg bardziej mówi, niż my jesteśmy zdolni słuchać. On nie milczy. I on działa przez masę różnych rzeczy. Rozumiecie? Trzeba umieć to zebrać. Naprawdę. Tylko jeszcze raz mówię, to zdrowa dusza. Bo jak dusza nie będzie zdrowa, to jest masakra w tym, co ja wam mówię teraz. W ogóle. Dlatego to do osób proroczych. Tylko takie osoby i do osoby, które realnie całość materiału przyjmą. Bo inaczej się skupią. 1000000%. To jest jak w ogóle rzeczywistość duchowa jest jak człowieku ocean. Ocean. I coś tutaj nie będzie grało, nie będzie ustawione prawidłowo, to się człowiek skupi w tym. Pójdzie w swoją wyobraźnię, pootwiera się niepotrzebnie na dziwne historie. Rozumiecie?
A więc mamy wewnętrzne przekonanie, po drugie, co widzisz i co słyszysz, a po trzecie, co przeżywasz, dusza i ciało. Co przeżywasz, co ja przeżywam, jestem osobą proroczą. Co ja przeżywam w tej chwili. I tu znowu potrzebne jest głębokie oddzielenie, jakby głębokie zrozumienie siebie. Jak jest to nauczania, kim jesteś. Prawda? Jaka jest twoja osobowość, jak się wyrażasz, muszę siebie znać, tak? Czy ja teraz co się dzieje, co ja przeżywam teraz? Ja na przykład wczoraj przyglądałem się sobie, bo zacząłem przeżywać, jest dobrze, jest bardzo dobrze w moim życiu. Lepiej nie było. Nigdy. Nigdy nie było lepiej. I teraz ja w związku z tym mam masę pootwieranych dróg. To są pootwierane drogi. Rozumiecie? I tych dróg jest masa pootwieranych. I wielkość rzeczy, ilość rzeczy, że tak powiem, wielkość pewnych spraw, to powoduje, że we mnie powstają nieznane mi do końca jeszcze reakcje, których się uczę. Cały czas uczę się siebie. I z drugiej strony wiem, jako osoba prorocza, tak, jestem polem, na którym rozgrywa się pewnego rodzaju odbiór informacji. Wiem, jak formować w związku z tym modlitwy wstawiennicze. Wiem, co przeżywam. Tak? I tutaj powiem teraz o proroku. Jeżeli ktoś jest prorokiem, stricte prorokiem, tak, to jest to, co ja napisałem w internecie. Każdym elementem siebie będzie przeżywał. Każdym elementem siebie. Prezentował i chciał uwolnić. A więc takie są przestrzenie skupienia. Nie lekceważ przekazów. Nie wolno ci lekceważyć przekazów. Nie lekceważ. Przekazy są ważne, bo one będziemy mówić o tym następnym warsztat, jak składać do kupy rzeczy różne, ale one są jakby częściami, takimi puzelkami. Niektóre są samodzielne, czyli impuls będzie mówił wszystko. Informacja, ostrzeżenie, kierunek, może tak być, ale wiele rzeczy będzie częściowych. Dlatego nie lekceważymy i zbieramy do kupy. Proroc, nie lekceważcie. Tutaj wielu to czyta, że chodzi o to, że ktoś powiedział proroctwo i teraz do niego się zastosuje, nie zlekceważ tego. To jest za mało. Elementów, które są wokół nas, nie wolno nam lekceważyć. Nie wszystko jest impulsem. No ale dlatego o tym mówię. Trzeba się modlić, żeby się prawidłowo skupiać. Bo nie wszystko, masa rzeczy nie jest impulsem, ale jest też dużo impulsów. Bo gdybyśmy uznali wszystko za impuls, bogacz też duchowej rzeczywistości, byśmy byli w bardzo poważnych dramatach. Masa rzeczy w ogóle nie jest impulsem. Nic nie znaczą, ale jest też masa impulsów. Przecieków, jak się to nazywa. Więc nie wolno ci lekceważyć. Wchłaniaj je i patrz, co się dalej z tobą dzieje. Ja wchłaniam impuls i przyjmuję jakiś impuls, ja go wchłaniam, biorę w siebie i sobie z nim po prostu łażę. Jeżeli nie jest dla mnie jasne, sobie z nim chodzę. Ile kazań powstało potem na takich podstawach? Rozumiecie? Ja nie jestem, bo to nie jest coś na przykład, przecież jest masa impulsów, które najpierw, jak powiedziałem, muszą się poskładać, kilka z nich musi być, żeby zebrać się w całość. Albo na przykład są informacją, nie żeby ją przekazać komuś. Osoby prorocze też się tego muszą uczyć. Że to nie to, że ktoś do mnie przyszło, to idę i ja to przekazuję. Absolutnie. Przekazywanie to jest w ogóle inna para kaloszy. Nauka przekazywania i tak dalej, nie? Tylko, bo na tym się pracuje. U nas, ja bardzo dużo zauważam, że bardzo dużą robotę wykonuje grupa wstawiennicza właśnie, kiedy się pozbiera impulsy. I powstaje taka petarda, że my wiemy w ogóle bardzo dokładnie, co się dzieje.
Ja już, o, ja miałem dzisiaj w nocy sen i sobie z nim chodzę. Podszedł teraz do mnie Norbert, powiedział mu coś. Prawda? Ja zaczynam już mieć jakby kolejny pudeł do tego dołożony. I sobie z tym chodzę. I zaraz będziemy się modlić stawienniczo, bo wiem, z której strony co się ma wydarzyć. Nie, zaraz, ja już to zaczynam czuć. No właśnie, masa rzeczy nie wydarza, dlatego że grupa wstawiennicza to rozwala. Ludzie nie rozumieją w ogóle, o co chodzi ze wstawiennictwem do końca. Niektórzy to bagatelizują, niektórzy przeceniają. Natomiast ja bardzo dobrze rozumiem grupę wstawienniczą, która rozwala te rzeczy. Słuchajcie, to w ogóle nie dochodzi w ogóle do nas. Masa spraw nie dochodzi. Jakby rozbijają się w ogóle o jakiś falochron. Kurczę, wiecie. Ale bardzo wstawiennicy są jakby już do tego przyzwyczajeni, że oni muszą zbierać informacje. I nie ma, że to jest mała rzecz. W ogóle nie. Musisz pozwalać, aby łączyły się w tobie różne przekazy. One będą się dopasowywać tak jak puzzle, powiedziałem, tam kółeczko wejdzie w tą szczelinkę, to się dobrze dopasuje, będziesz czuł w ogóle, że to jest dopasowane, to tak ma być. Będziesz widział w telewizji różne rzeczy być może, w kinie, usłyszysz coś w muzyce świeckiej, rozumiesz? Wiecie, co zrobili ludzie? Boga ograniczyli. Kościół ograniczył Boga. Jest Bóg ograniczony. Taki artykuł trzeba napisać. Bóg ograniczony. Rozumiecie? Granica w ogóle jest zrobiona wokół Niego. To tak działasz. A jak się tam ważysz inaczej działać, to nie ty. Rozumiecie? Dlatego, a ty pozwalaj, by łączyły się w tobie różne przekazy i one będą tworzyły coś, co w pewnym momencie zacznie być obrazem jakimś, w cudzysłowie, albo informacją, albo stworzy szeroki ogląd. Szeroki ogląd. I co? Ty musisz wierzyć w twój zdrowy wewnętrzny stan. Posłuchaj, musisz to wierzyć, bo teraz powiem ci tak. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że jakakolwiek osoba prorocza, ona nie wyprowadzi swojej duszy z zabudy. Ja w ogóle nie biorę takie rzeczy pod uwagę. No bo jak tego nie zrobi, no to będzie kaleka. Ale kiedy ta dusza jest wyprowadzona z tych zaburzeń, bo to, że na przykład wyjdziesz z zaburzeń, dam ci taki przykład, to, że wyjdziesz, ktoś wychodzi z poniżenia na przykład, ktoś wyszedł z poniżenia, jest to osoba prorocza, to, że ty wyszedłeś z poniżenia, to nie oznacza, że ty nie masz takiego rysu poniżenia. Bo to jest w ogóle bardzo ważna rzecz. Jak ktoś długo na coś chorował, to ślady takie zostają, takie blizny, albo takie pooperacyjne rzeczy. I na przykład osoba, która długo, długo w poniżeniu funkcjonowała, to ona ma większy problem z zaakceptowaniem swojego odbioru, bo ona podważa się. Czy to na pewno było z Boga? Czy to na pewno jest prawdziwe, czy sobie tego nie wymyśliłem, nie wymyśliłam. No wie, to najczęściej to osoby, które mocno w życiu były poniżone, przeszły przez taką formułę poniżenia, nie? Osoby, które nie były poniżone, to nie mają takiej rysy w ogóle. Taka rysa nie istnieje. Rozumiecie? To tak jak dziecko, które nie jest wychowywane w strachu, w ogóle żadnym, podejmuje z wielką łatwością ryzykowne decyzje takie. Z taką wielką łatwością, dla niego takie łomo. A co to? Wiecie, nasz syn
one, mając teraz 22 lata, już w tej chwili bardzo sobie mówi, no to tutaj zrobię to tam, firmę potem założę sobie, można założyć, można zrobić. To dla niego to jest takie proste, bo rozumiecie, nie był skaleczony lękiem. Nie ma tysięcy pytań, czy mi się firma uda, czy tam tamto, czy tam tamto, to nie musi przełomów żadnych brać w ogóle, wiecie. Po prostu pójdzie, założy firmę. Prosta sprawa. Ale właśnie jak na przykład osoba wyszła z jakichś zaburzeń, powiedzmy właśnie z poniżenia, i teraz jest osobą proroczą i przyjmuje impulsy, ona musi wierzyć w swój wewnętrzny dobry stan. Bo jak nie będzie wierzyć w swój wewnętrzny dobry stan, to będzie podważać impulsy. Podważać będzie. A podważony impuls, czyli impuls niepowiązany z wiarą twoją, rozumiesz? On staje się w pewnym sensie martwy. Przyjmiesz to, ale to jest martwe w tobie. Ty nie jesteś w stanie tego potem przełożyć, ani nic do tego dobudować. Bo ty nie wierzysz, że to było prawdziwe. Ty nie wierzysz, że to było prawdziwe. Rozumiecie? Jak byłem mały, nie wiem, co ja widziałem, czy to był statek kosmiczny, czy to był samolot. Do tej pory nie wiem. Leciało to bardzo nisko nad ziemią. Przeraziło się. To było pomarańczowe. Ja to pamiętam jak dziś. Uciekałem w ogóle, mały byłem w ogóle, uciekałem w ogóle, bo to bardzo nisko leciało. Ja uciekałem. Tak uciekałem, taka kłoda leżała. Przez tą kłodę przechodziłem, to narobiłem w majtki. I przyleciałem do domu i powiedziałem, że w ogóle takie coś widziałem. Nikt mi nie uwierzył i mnie zlali, że się zesrałem. Szok. Ja w ogóle wiem, co widziałem. Byłem małym chłopcem. Rozumiecie? Nikt mi w ogóle nie wziął pod uwagę w ogóle tego, że to mogło tak być. Nikt. Ważne było to, że ja tu gacie pobrudziłem, w ogóle to jeszcze trzeba zlać. Mówię, kurczę. A ja to do dziś przed oczyma mam, bo ja pamiętam takie coś. Jestem tak pewny, że to widziałem, że się w głowie nie mieści, słuchajcie. Nie wiem, ile ja mogę mieć. 5 lat, 6, no trudno mi powiedzieć, tam latałem po tej traumutce, co mieszkałem. Musisz być pewny. Zobaczcie, co naszych wrogów rozwala. Pewność. A mnie tak mówi Bóg. Taka jest sytuacja. A skąd wiesz? Jak to skąd wiem? Jestem prorokiem Bożym. To wiem. Moim zafajdanym obowiązkiem jest wiedzieć. Ja nie mam prawa nie wiedzieć. W cudzysłowie. A więc musisz być przekonany w sprawie swojego wewnętrznego, zdrowego stanu. Jak masz jakieś mankamenty, dalej działaj. Wyprowadź się z każdego w ogóle złego stanu. Ale nie podważaj później. Pamiętaj, jak jest się uzdrowiony, to się stawia kropkę i nigdy się do tego nie wraca. Nigdy nie wracamy do rzeczy dawnych. Nigdy. To za mną. Rozumiesz? Było zaburzenie, załatwiłem, koniec. Potem przychodzi coś, jeżeli ja mam takie zachwianie, a czy na pewno wą diable, na pewno, bo ja jestem jaki? Zdrowy. Musisz tak ryzykować. Musisz tak w ogóle funkcjonować. I musisz być pewnym tego, co się w tobie tworzy. Musisz być pewnym tego, co się tworzy w tobie. Że to, co się w tobie tworzy, to nie jest wytwór twojej wyobraźni. Osoba prorocza musi bardzo być pogodzona ze sobą. Bardzo pogodzona ze sobą. Nie może do siebie nic mieć. Nic. Osoba prorocza, jak do siebie coś ma, to ma problem z perspektywą proroczą.
Ona nic do siebie nie może mieć. Bo każde mienie czegoś do siebie spowoduje zachwianie perspektywy proroczej. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z duchowością. To nie fizyczność. To nie ma, że jak ty postawisz to tu, to to będzie tu stało. Nie, bo to płynie, to się porusza. Rozumiesz, o co chodzi? To trzeba złapać. Bo to się porusza. To jak wielkie kule wody. Do tego trzeba, to trzeba złapać, wsadzić rurkę, napić się, rozumiesz? To nie tak działa. To postawię i to tutaj jest. Albo za chwilę wrócę, rozproszę się, za chwilę wrócę, będzie. Nie będzie! Nie będzie! Kto nas miał sytuację, że przyszła do was informacja, a byłeś już śpiący, albo leżałeś i mówisz, a mam Ducha Świętego, zapamiętam. Tyle zapamiętałeś. Znacie? No, każdy zna, co się tak bawi. Rano wstałeś do ciebie, Duchu Święty, przypomnij mi, szalę, mele, mele, mele. Dzieciństwo sobie przypomniałeś, a nie tą rzecz. Co trzeba było zrobić? Karteczka, ołóweczek, zapisać. W nocy. U mnie leży lampka, bo zawsze lampkę przy sobie w nocy. Zapalam lampeczkę i piszę. Potem mam naskrobane kartki, leżą przy ciebie i wracam do łóżka, wyłączam lampeczkę. W ogóle ludzie nie doceniają Boga, a przeceniają swoje umysły. Że duchowa rzeczywistość się zatrzyma, bo on powiedział, że ma Ducha Świętego. W ogóle nie. To bzdury. To jest niedocenianie Boga, bo to Bóg, rozumiesz, pokazał ci metodę. Jeremiasz miał objawienie za objawieniem, walił w ogóle jak z karabinu, a Bóg mówi, a teraz weźmiesz Barucha i powiesz, żeby zapisywał. To nie Jeremiasz napisał tę księgę, tak? Tylko Baruch. Człowiek odpisany. Spisał księgę Jeremiasz. A Jeremiasz co? Prorokował. Trzeba było zapisać. Dlatego też musisz być pewnym tego, co się w tobie tworzy. Tworzy się coś, dodajesz, jest wytworzone i tutaj zaczyna się jakby potem dopiero kwestia rozróżnienia, kiedy, gdzie, do kogo, jak, po co, wiecie. Ale to nie na dzisiaj temat. Na dzisiaj tematem naszym jest to, abyśmy byli bardzo świadomi potrzeby skupienia. To jest ogromna sprawa. Musisz być wyciszony, zrelaksowany. Rozumiesz? Zrelaksowany. Nie będziesz zrelaksowany, nie będziesz prawidłowo funkcjonował w perspektywie proroczej. Nie możesz być przemęczony, niedospany. Rozumiesz? Nie możesz. Bo będziesz zafałszowywał perspektywę proroczą. Choćby przez to, że nie powyłapujesz odpowiedniej ilości impulsów i nie złożysz określonego dzieła. Umknie ci coś. Rozumiesz? Zamiast w ogóle się napinać, to się zacznij relaksować. Zamiast się napinać. Rozumiesz? Wstań sobie rano. Rozwal stres. Odrzuć, włącz sobie muzykę relaksacyjną. Wyluzuj umysł. Rozumiesz? Niech ten umysł będzie wolny. Niech on będzie wolny. Bo on jest nam potrzebny. Rozumiecie? Ludzie go uwielbieniem chcą zagłuszyć. Na przykład. Uwielbienie. U nas w domu jest cicho. Ja zarządziłem prawo ciszy. U nas jak się słucha czegoś, się słucha na słuchawkach. Rzadko jak słucha na uwielbienie, mówię wyłącz. A to jest uwielbienie. Ja mówię, ja nie uwielbiam. Załóż słuchawki. Ona zakłada słuchawki i słucha słuchawka. Bo to mnie rozprasza. Nasze uwielbienie, to mnie rozprasza. Ludzie myślą, że to uspokaja. Wielokrotnie rozprasza.
dobrze, tu uwielbienie niech leci sobie w porządku, tam okej, okay, nie? Są chrześcijanie, które ciągle jakieś uwielbienie leci. Oni mają takie to, że musi lecieć uwielbienie. Jak leci u nich uwielbienie, to oni uważają, takie coś sobie wymyślili, że jak leci uwielbienie, to wtedy atmosfera się zmienia. Absolutnie! Gdzie mamy precedens w historii Jezusa? Gdzie? On szedł na górę, tam nie było uwielbienia. A była co? Cisza. Cisza to jest twój przyjaciel. Cisza. Stara, dobra cisza. Dlatego jak wyjeżdżam, to wyjeżdżam w lasy. W lasy i w pory. Rozumiecie, o co chodzi? Im mniej ludzi, tym mniej demonów. Pamiętajcie. Naprawdę. Nie chcecie demonów na jakimś terenie, jedźcie tam, gdzie ludzie. No. Demony nie chodzą w powietrzu, nie latają. Rozumiecie? Przecież to jest kurczę bzdura. One albo siedzą za tą siatką w ogóle w tamtym wymiarze, albo siedzą gdzieś na ludziach. No nie, to kurczę, nie, rozumiesz? Ostatnią rzeczą to jest, że demon chce iść tam, gdzie nie ma człowieka, więc gdzie się ucieka, żeby się wyciszyć? Tam, gdzie nie ma ludzi. Wystarczy, że jedziesz tam, gdzie nie ma ludzi i zaczyna być reset. Nie tam, gdzie ludzie. Tam, gdzie ludzie, to się prorokuje. A impulsy się odbiera przez ciebie wszędzie, gdzie to jest możliwe, a wycisza się tam, gdzie jest cicho. Rzeczy są mega proste, tylko ludzie tak cholernie to komplikują wszystko. Ale tak, to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że jak ja zbieram informacje, jestem cały czas, Agata za mną mówi, ty patrzysz jak rentgenem byś patrzył na kogoś. Bo czasami usiądę, jesteśmy gdzieś na przykład, nie? Siedzimy, jemy coś, ja się patrzę. Ja się w ogóle, czasami ktoś zauważył mój wzrok, to jest w ogóle zadziwione, a ja w ogóle się na niego patrzę, nie? Dlaczego? Bo do mnie coś teraz się mówi. Ja mam coś mówione. Tak, ja mam coś mówione i ja w ogóle to robię. Dlaczego nie? Co to przecież tego nie boli? Jestem w ogóle otwarty na to, przyglądam się, co się dzieje na drodze, co się dzieje w samochodzie. Co się dzieje we mnie w różnych sytuacjach. Rozumiecie? Cały czas człowiek jest w ten sposób, jakby nie funkcjonuje w rozproszeniu. Ja w ogóle nie funkcjonuję w rozproszeniu. Naprawdę. Nie funkcjonuje w rozproszeniu. Rozproszenie to jest nas wielki wróg. Tracimy orientację, przestajemy widzieć, przestajemy rozumieć. I szukamy przyczyn. Jakieś. A przyczyny są właśnie tutaj. Jest brak skupienia. Dlatego o to się módlcie. Będziemy na następnych warsztatach mówili więcej na temat składania pewnych rzeczy, jak ze sobą je łączyć, w jaki sposób je też przetwarzać później. A dzisiaj, jak będziecie się modlić w swoich domach, to powiedzcie, żeby Duch Święty was prowadził do najwyższych form skupienia w waszym życiu. Żeby wszelki chaos, zamęt, zamieszanie, one były wyeliminowane. Nie bójcie się ciszy. Nie bójcie się tego, że to wam przeszkodzi. Sami, bo ludzie na przykład mówią tak, to ja idę się modlić, Bóg będzie do niej mówił. W ogóle, słuchajcie, to nie tak. Wyciszanie się to nie polega na tym, że Bóg ma do ciebie coś mówić, bo ludzie to myślą, że się wyciszą, zaraz coś Bóg powie. Nie. Ty weź się wycisz. Co ja tam mam robić? Ja mówię, się wyciszać. Mówię, umiesz siedzieć cicho. Umiesz nie myśleć o niczym? To rzucam wam wyzwanie. Sięgnijcie po myślenie o niczym. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Potrafię sobie usiąść w ciszy i się wyciąć. Wyciąć sobie głowę. Że
nie przebiega mi jedna myśl przez tą głowę. Jestem bardzo pogodzony ze sobą. Nie potrzebuję nic wtedy. Jestem z Bogiem. Z Bogiem. Wiecie, pewna prorokini kupili z mężem dom. Wyposażyli ten dom. Jeden pokój wymalowali tylko na biało. Rzucili na podłogę maty do tleczenia i to był pokój, gdzie oni chodzili wyciszać się przed Boga. I ona opisuje w jednej książce i mówi tak. Weszłem do tego pokoju jeden na dzień, drugi, trzeci, czwarty. I w ogóle chyba na piąty dzień mówi, Boże, ani jednego jakiegoś słowa Ciebie nie usłyszałam. Co to jest? Jestem prorokiem. I on powiedział do mnie, dobrze mi z Tobą. Ona tam przychodziła do niego. Ona, bo wyciszanie się, bo my nie potrzebujemy wygenerować tych emocji miłości. To niepotrzebne, to w ogóle to strata czasu naszego w ogóle, wiecie. Ale kiedy, bo miłość daje. Amen? Amen. Bo jak ja idę się wyciszać, to ja w ogóle rezygnuję z działań wszelkich, wewnętrznych i zewnętrznych, na rzecz Jego. Tak? No to tak Go kocham tam. Że siedzę i się wyciszam. Tworzę Mu platformę. Mówię, jestem gotowy, Panie. Jestem gotowy. Gotowe serce moje, o Boże. Gotowe moje serce. Nie wiem na co. Pewne rzeczy wiem, mam ukierunkowane, idę nimi, nie zadaję Ci dziwnych pytań. Ale pewne rzeczy nie wiem. Ale co? Jestem gotowy. Mam zbudowaną platformę. Jestem cichy wewnętrznie. Jestem skupiony. Oczekuję zapalania się żarówek. Chodzę sobie. Nie podważę niczego. Będę to składał. Jestem wyluzowany. Bardzo to jest potrzebne. Nawet jeśli kosztowałoby Cię na przykład organizowanie tego rodzaju rzeczy, bo w ogóle formuła wyciszania się ku skupieniu, ona musi być naszą codziennością, to się trzeba tego uczyć. Dzisiaj jest mi o wiele łatwiej być wśród ludzi, się wyciszać. Jest w ogóle dla mnie też nie jest problemem być zrelaksowany. Ale i tak raz na parę miesięcy, powiedzmy raz na trzy miesiące wyjeżdżam na dłuższy czas, a co dwa tygodnie systematycznie mam odrębny jeden dzień. Ja po prostu wtedy nie mam spotkań żadnych. Zamykam się tu w kościele. Proszę, żeby tutaj mnie nie przychodzić, jak nie trzeba. Zresztą nie mówię nikomu, że tu jestem. I tyle. I sobie tutaj siedzę, wychodzę sobie, idę do McDonalda, zjem sobie coś tam, albo do galerii sobie podróbtam, wezmę sobie parasol, pójdę sobie do lasu tutaj jednego, tam do drugiego. Po nocy sobie połażę. Wiecie, o co chodzi? Bo to w ogóle... To dlatego mogę go wyraźnie słyszeć, bo jestem wyciszony. Nawet jeśli by Cię to kosztowało wziąć jeden dzień urlopu, czy dwa dni urlopu, wakacje sobie urwać kawałek, to nie jest warto. Bo jesteś osobą proroczą, bo ty musisz zrozumieć, że w ogóle Twój przekaz jest bardzo ważny. Bardzo ważny. Wiecie, ta prorokini długo czekała na zrozumienie różnych faktów. I to wyciszenie spowodowało, że zaczęła malować obrazy prorocze. Po czym te obrazy prorocze zaczęła tworzyć taką koniunkturę,
że te obrazy prorocze zaczęły trafiać do różnych decydentów jako prezenty. Jeden zawisł u mera miasta, drugi zawisł gdzieś tam indziej. Rozumiecie? Namaszczone obrazy zaczęły wisieć u decydentów miasta i zaczęły się zmieniać ich decyzje. Taki numer wychwaliło. Rozumiecie? Po co? Bo tam powstał pewien projekt. Zobaczyła, jak coś zrobić. Coś totalnie niestandardowego. Zostawiam was z tym przyjacielem.